zrobione, jednak sędziowie podjęli decyzję, że wychodzą na środek boiska, a to jest na strażnika momencie wnioskowanie na cały głos arbitrowi głównemu Wojciechowi Ratajczakowi. Mamy pytanie, czego to do? Dwie drużyny Wolverines i Panthers. Panthers jako goście mają prawo wyboru strony monety. Tails albo Heads. Tak, Heads wygląda tak. Tails. Wybór? Wybór jest Heads. Jest Heads. Wygraliście? Jaki jest ten wybór? Panthers przekładają wybór na drugą połowę. Dobieracie. Ok. Wy wybieracie stronę, którą będziecie bronić? Już na Wolverine w pierwszej połowie będzie odbierała kito. Panowie, zapraszam do swoich drużyn. Za minutę postaramy się rozpocząć mecz w zależności od warunków atmosferycznych. Okej, okay, już wszystko jasne. Dziękujemy pięknie za przeprowadzenie losowania arbitrowi Wojciechowi Ratajczakowi. Tak jak mówiłem przed momentem, to jest jeden z najbardziej doświadczonych arbitrów w polskiej lidze futbolu amerykańskiego. A tutaj w tym meczu pomagają mu Kasper Karaś, Michał Turecki, Piotr Miś i Bartosz Henel. Niezła ekipa, niezła piątka sędziowska. No i mamy nadzieję, że ten mecz zostanie rozegrany spokojnie, bez zbędnych napięć, chociaż oczywiście tak jedni, jak i drudzy marzą tutaj o wygranej i zapewne zrobią wszystko, aby pokonać przeciwnika. Rozpoczynamy mecz od kick-offu. Piłka zostaje ustawiona na 30 yardzie przez Kamila Pykę, zawodnika z numerem 13 w barwach Panthers Wrocław. To już za moment piłka trafi w ręce zawodników Wolverines Opole, którzy postarają się przejąć, no i oczywiście pokonać z nią możliwie jak najwięcej jardów w kierunku pola punktowego gości. No i rozpoczynamy mecz Wolverines kontra Panthers. Akcja powrotna zatrzymana w okolicy 30 jarda, właśnie z tego miejsca w moment i pierwsza próba w wykonaniu ekipy Wolverines. A więc startujemy w ofensywie. W defensywie drużyna gości z Wrocławia. No i to jest pierwsza próba. Warto rzucić okiem na ten łańcuch i dwa takie pomarańczowe wskaźniki po drugiej stronie boiska. One wyznaczają nam dystans 10 jardów, jaki należy zdobyć, aby przesuwać się dalej w kierunku pola punktowego gości. No i tym samym zdobywać kolejne szanse na to, aby móc grać dalej. A tymczasem jest pierwsza akcja i ta akcja jest zatrzymana bardzo szybko, a z piłką próbował biec grający z numerem 28 po stronie Wolverines. To jest oczywiście Krzysztof Richter, running back gospodarzy. To właśnie on zaliczył jeden, może dwa rady w tej sytuacji. Niewielki zysk jardowy, mamy próbę numer 2, a przypomnę, że na przejście tych 10 jardów są 4 szanse. Jeśli w trzeciej próbie nie uda się przejść, no to wtedy będziemy mieli odkopnięcie piłki, a tymczasem jest akcja biegowa po raz kolejny w wykonaniu Wolverines. No i sędziowie żółtymi flagami przerywają nam akcję. Warto powiedzieć o tym, że biegł Tomasz Puszka z numerem 33. A teraz posłuchajmy arbitrów. Chodzi numer 61 w drużynie ataku. 10 jardów kary, powtórzenie drugiej próby. Niestety kara przeciwko Wolverines, nielegalne przytrzymywanie przeciwnika przez jednego z zawodników linii ofensywnej. No i tutaj widzimy przy żółtej fladze ukarana cała drużyna, cała ekipa Wolverines zostaje cofnięta mniej więcej na 25 yard. A tymczasem coraz większe krople opadają na murawę. No i jeszcze jedna akcja, moment, ale nie
zatrzymana znów. Biegł z piłką Krzysztof Richter, ale nie ma dużego zysku jardowego. Będzie zapomęcik, próba numer 3 dla ekipy gospodarzy. No mamy do przejścia aż 20 jardów, niemal do środka boiska. Musieliby dojść z piłką zawodnicy Wolverines, aby tutaj wywalczyć pierwszą próbę i móc kontynuować tą grę w kierunku ponadpunktowego gości, ale jak na razie defensywa Panthers spisuje się naprawdę znakomicie. Jeszcze jedna akcja biegowa na drugą stronę i tam genialnie zademonstrował swoje umiejętności w defensywie zawodnik Panthers. To z numerem 86 Dariusz Szymański. To właśnie ten zawodnik pola powalił gracza Wolverines. No i będziemy mieli czwartą próbę. O tym mówiłem w tej czwartej próbie. Jeśli nie udało się zdobyć próby pierwszej, czyli pokonać tych 10 jardów, które mieliśmy na początku zagrania, należy wykonać tak zwany punt. Odkąd coś jak najdalej piłkę, co właśnie czyni Krzysztof Richter i jest akcja powrotna w wykonaniu Panthers. Bardzo krótka, dlatego że miał problemy z opanowaniem tej piłki zawodnik gości. No i sporo zmiana, to oznacza, że do ofensywy, do ataku przechodzi drużyna gości z Wrocławia, a my za moment głośnym dopingiem wspierać będziemy defensywę gospodarzy Wolverines Opole. Drodzy Państwo, defense na boisku, a to oznacza, że ma być głośno, więc mam do Was prośbę o głośny doping. Krzyczymy defense i klaszczymy 3 razy. Defense! Środek, ale tam jest znakomity, bardzo wyróżniający się wzrostem i masą mięśniową Maciej Englot. To ten zawodnik rozpoczyna świetnego takla, czyli powalenia przeciwnika. Ten mecz, druga próba dla Panthers. I tym razem cofa się rozgrywający, to jest bardzo dobra akcja, pierwsza próba. No i tutaj z numerem 24 Adam Jakiełło po raz pierwszy zdobywa first down w dzisiejszym meczu. Zwróćcie uwagę, jak po drugiej stronie boiska przesuwają się te pomarańczowe wskaźniki. Panthers mają świeże 4 szanse na grę dalej. Let's go defense, let's go! Let's go defense, let's go! Sędziowie na momencik przerywają grę. Z powodu błyskawic, które błyskają teraz bliżej boiska, musimy na chwilę zawiesić spotkanie. No niestety wygląda na to, że będziemy mieli momencik oczekiwania, aż burza gdzieś tam przejdzie bokiem. Zawodnicy szybko opuszczą plac gry. Jesteśmy mniej więcej po kilku minutach pierwszej kwarty tego meczu. Rezultat wciąż 0-0. W ataku są Panthers, którzy nieźle rozpoczęli tutaj grę w ataku. Ale przez momencik będziemy musieli poczekać na to, aż sędziowie podejmą decyzję o wznowieniu rywalizacji w tym meczu. A więc 0-0 w tym meczu. Szybka informacja o tym, jak sytuacja wygląda na pozostałych boiskach w polskiej ligi futbolu.